Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Daymare 1998. Moi mili, w poprzednim odcinku trafiliśmy do szpitala i po tym szpitalu nieco błądzimy. W dalszym ciągu samym staramy się znaleźć Sandmana, żeby ukarać, zemścić się na nim za śmierć, za zamordowanie naszej żony. Tak więc, no błądzimy. Wciąż szukamy jakiegoś przejścia, wyjścia, obejścia. I co będzie w tym odcinku? Właśnie z pewnością będziemy szukali tego dalej. Ale zanim to nastąpi, moi mili, osiągnęliśmy na moim kanale 700 subów, za co bardzo wam dziękuję. Jako 700 osobą okazał się być pan Patyk. Tak więc również dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam zarówno pana Patyka, jak i wszystkich widzów. Moi mili, zapraszam was wszystkich również na Instagrama. Tam będziecie się za każdym razem dowiadywać o najnowszych odcinkach, jakichś newsach i tak dalej. Na stronie Satanus Gaming na Facebooku również. Moi mili, jeśli będą wam się te filmy podobały, zostawiajcie łapki w górę pod nimi. To będzie jak zwykle motywowało do kręcenia kolejnych. A teraz, moi mili, nie przedłużając, zapraszam serdecznie na film. Lecimy dalej, lecimy tędy. Tutaj chyba nas jeszcze nie było. Pewności nie mam. Ale nie przypominam... O! Sexy nurse! Ale okej, okay, my tu... O, co to jest? Mental drops. I co ja mam sobie z tym zrobić? Już? Aha, okej. Okay. Cholera, wziąłem, nawet nie przeczytałem na co to. Ale dobra, nie wiem czemu, ale... Tak mi się pomyślało coś, że to może być odnośnie tych naszych zwidów, które... No właśnie. Jest nasza żona bez ręki, ja nie wiem. What the hell? Trzeba przyznać, że... Właśnie, Sandman to on miał jakąś dziwną manię odnośnie urywania rąk. Bo tak... Tamtemu urwał rękę, nasza żona bez ręki, nie wiem o co chodzi. Może jakaś nowa moda. Dzień dobry. Nie wstawaj. Tak, ja i moja mania przeładowywania. Ja wiem. Ale trudno, no ktoś ma czasami taką manię. I co za drzwiami, co za drzwiami? A za drzwiami, moi mili, za drzwiami przyjemniaczek. Nie, to jest sexy pielęgniareczka. A szkoda ją zabijać. Obiecaj, że jeszcze wstaniesz. Albo nie, nie obiecuj. Dobra, tu są drzwi, tu są rusztowania, tu jest zielenina. A tu kto jest? Halo? Biorę co dają, a że za dużo nie dają, to trzeba stąd iść. Dobra. A tu co to dają? Soczek? Energy drink. W ogóle zobaczmy, jaki mamy... Nasz stan zdrowia 80%. Dobra, to energy drink chyba się nada. Sprawdźmy. Tak, energy drinkiem właśnie uzupełnimy sobie nasze życie do fulla. A nie, nawet ponad. Ojoj. I co? Aha. Czyli tak troszeczkę
W ogóle dobra. Może spójrzmy na mapę, gdzie my jesteśmy. Jest ogród. Tam są jakieś drzwi, tu są jakieś... Dobra, tu już byliśmy. Tu mamy jeszcze jedne drzwi po lewej. Sprawdzimy je. Najpierw. O, właśnie te drzwi. Tu jest coś napisane, co to mają być. Aha, room 006, czyli... Czyli nic tu. Oprócz jakiegoś pacjenta za rogiem. Nie, nawet nie ma pacjenta za rogiem. Okej. Nic nie leży. Ja pierdzielę. To gra nas trochę zrobiła na szaro. Dobra, tak podejdźmy, bo czasami gdzieś coś lubiło leżeć. Tu jest ogród. Ale ogród jest zamknięty. Tylko dla personelu. Na to wygląda. Aha. A nie można przestrzelić? Nie można. Dobra. Szybki look na mapę. Tu są drzwi, tu są drzwi. Które najpierw? Dobra, wygrały te. Tu plama krwi, coś tu było ciągnięte, co jest napisane. Room 012. Okej. Obstawiacie, że któryś z nich wstanie? No, ten, kto obstawił, że wstanie, to wygrał. No cóż. Pani do piękności już nie należy. Mental Drops. Właśnie, dobra, tym razem przeczytajmy sobie, co te Mental Drops nam dają, nie? This bottle contains some kind of mind and charging drug. Dobra. Cokolwiek. O, mamy jakąś kasetę. Dr. Jennings Log. Właśnie, tu coś wcześniej mówiliśmy odnośnie tych, czy można coś otworzyć. I knew it. Można. I just freaking knew something like this would happen sooner or later. We've been playing God, but now we cannot escape the herbis of our astounding progress. The company, the government, decades of malevolent work. And my God, I helped them. And now, it's time to pay for our sins. Christ, what have we unleashed? Dobra. Nic fajnego. Dobrze, sprawdźmy tu. O, jednak czasami opłaca się wejść do kibelka. Magnum. Naboje do Magnum. A gdzie jest Magnum? Ja chcę Magnum. Potężna broń. Czekajcie, jak stoimy z nabojami, ja tutaj tego nie zobaczyłem. Na 6-12. Siedem. Okej. Dobra. Niech będzie. Dobra, więcej z tego pomieszczenia nie wykrzeszemy. No to lecimy do kolejnych drzwi. Zbyt dużego wyboru dalej nie mamy. Tu nie, no dalej. Może tylko Magnum można to otworzyć. O, tak też myślałem. Bez gaci jesteś. Ej, ale on nie ma genitaliów. Proszę, w modelu postaci nie uwzględnili genitaliów.
Znaczy, tak myślę, że to powinno mieć genitalia, bo tak budową ciała na mężczyznę wygląda. No ale okej, ja wiem, teraz w tych czasach wszystko możliwe, te operacje, zmiany płci i w ogóle. No, że już był po takiej operacji, mu się wszystko zagoiło i w Kena się bawił. Can you hear me, Doc? I'm in room 10. Mr. Mooker, what a pleasure to hear from you. Glad to know that you're still a fine specimen of good health. I can't imagine what you went through was easy. But the next step should be much easier. What am I supposed to do exactly? I don't see anything. No więc właśnie, to jest problem, że nic nie widzimy. You're in the right place. Although you can't see it, there's a special door in that room. Now approach the wall directly across from you with your DID. DID? Co on pieprzy? Can be found over Kinsight. Aha. Don't look the DID is necessary. The device will faintly beep. Aha, czyli to chodzi. No i co? Tu widać taki był zarys jakby. Dobra. Cokolwiek. That's right. As you can see, thanks to that extraordinary device on your arm, you can access hidden rooms filled with the most highly classified materials. Now let's move on, shall we? In that room, around there somewhere, is the body of one of my men. A cleaner who decided to make a unilateral decision. What you must do is cut his right wrist and retrieve a small microchip implanted beneath the epidermis. A clean and simple procedure, wouldn't you agree? Now what the fuck else has to happen? Hidden doors, implants with damn chips? Mr. Walker, I want you to listen very carefully. There are many forces at play which, unlike myself, you just aren't privy to. All you must do is do exactly as you're told, no matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem. Now hurry up and bring me that chip. Over and out. Mm-hmm. Dobra, magazynków mamy. Więc trzeba się przygotować, bo skoro mamy kilka magazynków, to ja się domyślam, że niedługo będzie nas czekało ganianie z jakimiś stworkami. A, nabojów do shotguna mamy od cholery, to trzeba przyznać. Dobra, status failed, kolejny raport. No okej, kto chce przeczytać, wiecie co robić. Co my tu mamy? Strzykawka H. Czy my tu możemy? Dobrze. Proszę mi to poprawić. Czy to coś mi daje? Dobra. Ja mam mu tą rękę haratać, a jeszcze jak się obudzi? Aha. Ej, ja myślałem, że to będzie ciekawsze. No i o co tu chodzi? Storage. Aha. Ale faza, tu można... Co tu można? Tu nic nie można.
sobie mogę tylko poczytać. Whatever. A! O co chodzi? Nie no, wiecie wy co? Czekaj. Czekaj, co ja tu mam zrobić? Coś muszę mu dać, żeby mi oddali magnum? Czy o co chodzi? Bo nie rozumiem. Oni są chyba zainteresowani tylko moimi magazynkami. Czemu ja je ładowałem? Tego nie chcę. I na co mi tyle tych kabli? Co oni? Jeszcze jeden magazynek, tak? Aha. Czyli co ja bym chciał? No właśnie. Dobra, ale chyba to nie jest nam potrzebne do czegokolwiek. My tu mamy, co mamy. Czekaj, zobaczmy jeszcze raz tylko. Tutaj i... Mamy, to jest decoy. To I don't understand why the hell... O co tu chodzi? Czy ja to wziąłem, czy ja tego nie wziąłem? No i co? What the hell is going on in this place? Secret control rooms? Continuous monitoring of the citizens of Keen Sight? How is it possible? No ale okej, okay. No i co dalej, bo w takim bądź razie, moi mili, myślę, że chyba trzeba wrócić do tych drzwi, tam gdzie dostaliśmy różne fanty, to chyba będzie odpowiednie, tylko pytanie, co nam się tu pojawiło po drodze. Oho. Takiś hardy, to chodź. Chyba należąco nie ma co do niego strzelać. Tak mi się wydaje. Nabojów mamy dużo, tak więc... Chociaż to, że mamy ich dużo, to też może nam się przydać na co innego. Dobra, chyba już? No to jak już, to ok. Jeszcze ktoś? Czy już nikt? Oby nikt. W sumie wolę wziąć tą większą. Oho. Nie no, to było za grube. To było zdecydowanie za grube. Tak nie powinna gra robić, żeby mi tu niby zombie dawać przed oczy. To jest nieładnie. Powiedziałbym wręcz, że bardzo nieładnie, tak się nie robi. Przez takie coś to się i zesrać idzie. Mr. Walker, well played. I wasn't quite sure you'd make it. Yeah. Thanks for the vote of confidence. Now let me in. No. Hang on a minute.
Co znowu? What the fuck, man? Listen, I ain't parading around your hospital risking my damn life chopping corpses for you. I see. But didn't you say you came here to collect something from my latest patient? Now that doesn't leave you much of a choice, does it? Oj, cholera. So let's cut the chatter and get back to the task at hand. First, you do something for me. Then I do something for you. Doc? I hope for your sake that son of a bitch is really in there. Cause if he ain't, and you're riding me like a donkey, I'm gonna tear you a new one. As tempting as that sounds, I'm afraid you'll just have to trust me, Mr. Walker. Let me assure you, however, that I am a man of my word. No właśnie widzę, miałeś otworzyć drzwi. So what in the fuck should I do this time? I want you to take this key. You can use it to access the lower levels of the building. There you'll find a door that looks surprisingly similar to the one your device unlocked. By now you should have a clear idea how it works. Once inside, I'll explain the rest by radio. Have a nice walk, Mr. Walker. Bardzo zabawne. Dobra, klucz, tak? Domyślam się, że tak, to jest do windy klucz. Długo nie myśląc, idziemy do tej windy. Ostatnio jak tu byłem, wszystkich zabiłem. Ale oni lubią się pojawiać, cholera wie skąd i jak, gdzie i kiedy. Dobrze. Jak to miło, że w windzie nikogo nie było. Dobra, no to działamy. Ciekawe, gdzie nas ta winda zabierze. Znaczy, no, niby na jakieś niższe poziomy, ale... Ale co my tam znajdziemy na tych niższych poziomach? Znaczy, nie wiem, czy co, czy kogo. Do it for your health. No, naprawdę, bardzo wymowne, rzekłbym. Zrób to dla swojego zdrowia, ale co? Oho! Zjazd pielęgniareczek, ale fajnie. Czyli jednak miło nie będzie. Powiem wam, że... Czasami to strzelanie to tutaj jest takie... Raz trafiasz, raz nie trafiasz. Mimo tego, że masz wycelowane. Dziwnie to wygląda. Co pan naukowiec ma? Site Secret Heart Hospital Personal ID Card. Aha, czyli mamy kartę jakąś. Co my tu mamy? Override cable, dobra. Więcej kabli w sumie niż jeden to nam nie jest potrzebne. Możemy je chociaż połączyć, żeby był dłuższy? Nie. No nic, nie to nie. Ale skoro nie możemy łączyć tego, przynajmniej możemy połączyć sobie to. Już mamy miejsce. To. No trudno, działamy. Chociaż tamto jest takie. Dobra. Ta muzyka zdecydowanie przestała mnie nastrajać pozytywnie. Tym bardziej, że pojawiła się tak nagle. I tak. To są creepy, nagłe dźwięki. Tu coś leży, tylko co? Fiolka. Nie, to nie była sama fiolka. To jest epinefryna, którą można użyć do fiolki. Czy możemy to jeszcze wykombinować? Nie. A chciałem tak fajnie w trzy. A skoro nie można, to nie można. Co my tu mamy?
Domyślam się, że wszystko prowadzi nas do tych jedynych drzwi, które tu są, ale najpierw właśnie wolę się przejść, zobaczyć, bo tu często lubią leżeć fanty. Akurat tak. Aha, no tak, bo to są te z krzyżykiem. Pani powstanie? A może nie. Dobra, nic więcej nie leży. To antena. To państwo odpoczywają. Podejrzewam, że to wszystko po to, żeby powstać w momencie, jak będziemy się bili z jakimś alabosem. Aha. Tu leżysz, tu leżysz, tu leżysz. Dobra. Już koniec tej mojej wizji. Dobra. To zwykłe. No i dobra. Co tu jest w ogóle? Jakaś sterownia. O. A tu sterownik. Dobra. Jeszcze trzy naboje, dobra. Nie, no nie gadajcie. No może gdzieś to tu było. Gdzieś w tych... Proszę mi pokazać tu. 386. Dobra, będziemy sprawdzać po kolei. Może się uda. 3. Aha, tu nie ma ósemki. Dobra. Dobra. Czyli na pewno nie 386. To jest 002. Takiego. Nie, dobra, zobaczmy jedno z tych ostatnich, jeżeli coś mamy na samym końcu. Nie mamy. Za dużo tu nie mamy. Kęsy, secret, hat, hospital, personal ID card. A personal code, mark on the back. 667. Ok. Zobaczmy. 6, 6, 7. Dziękuję. Nawet bardzo dziękuję. Mental fluid. Proszę bardzo. Czyli możemy to sobie wykombinować. Jest miło. Ok. Czyli widzicie, jednak warto jest czytać. Pralnia. Dobra, czyli możemy przesłuchać sobie nieco audio. Tak, możemy przesłuchać nieco audio. Cooper, bardzo proszę. Well, if that's the only way to convince
so be it. At this point, I'd be better off a vegetable myself without the slightest sensations of being stuck in this goddamn job. No dobra. To jest jakby kolejna winda. Aha, do której też trzeba mieć klucz. Fajnie. Dobra, tam brakuje pokrętełka. Tu brakuje kluczyka. Aha. Dobra, a tutaj ze strony muzyka robi klimat. No dobra. I co dalej? Nie można tu zadzwonić? Bo ja bym zadzwonił po pomoc. Aha, czyli tu mamy tylko... A tu można jeszcze niżej. Ale to... Ja nie wiem, czy to nas weźmie wyżej, niżej, czy wyżej. Żeby się tak nie zakręcić za bardzo. Bo jeżeli to będzie tylko góra-dół pomiędzy jednym a drugim piętrem, to... To nic nam to raczej nie da. No i chyba tak jest. Tak, moi mili. Dobra, no to ewidentnie trzeba tam wracać, bo... Bo tutaj, gdybyśmy coś takiego widzieli wcześniej, to na pewno byśmy już to wzięli. Dobra, moi mili, ja poszukam. A w międzyczasie, jeżeli znajdę coś interesującego, to na pewno to zobaczycie. Proszę, moi mili, wcześniej nie zauważyłem tego, a tutaj w tej okolicy zaczyna nam pikać to urządzenie, czyli musimy mieć tu gdzieś ukryte przejście. W sumie to by nawet wyjaśniało tą wnękę. Zobaczmy. Tak jest. Tak jest, kochani. Wszystko się zgadza. Doc, I'm here. It looks like an archive of some sort. Precisely, Mr. Walker. Keep the chatter to a minimum, though. This time you won't have to shred corpses. Just park your tush in that chair by the PC and initiate the archive self-destruction sequence. The process should be rather simple. No proszę, czyli chcę, żebym włączył sekwencję autodestrukcji. A jak? Czy to ma jakieś znaczenie? A, to wcale nie było takie trudne. No, już wiem, za dużo, no. Tu. I mamy. To też jakoś tak, powiem szczerze, że klikam tak przypadkowo, a to jednak wychodzi. Zamiana na 10 tucyk. Nie. Warning. Ale czekaj. Self-destruction, coś tam. Czyli, że chyba mi się udało, nie? Czy te drzwi, one na pewno są zamknięte? Może je otworzyli? A nie, to jest ta winda. To jest ta winda, do której ja nie mam kluczyka. Ale dobra, no tamto się chyba udało. Skoro się udało, to wracamy.
Aha. Wow. Pierdzielony. Gdzie on jest? Ty, to była zwida. Ale jaja. Mały włos nie zastrzeliłem z widy. To grubo. Ale tego się nie spodziewałem. Powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem jak cholera. Oj. Jest cutscenka. Czyli, że nie będzie fajnie. A czemu tutaj są spalone zwłoki? O co chodzi? I to, co to jest? Dobra, już wiem, że będziemy z tym walczyć. Co to, to jest Sandman? Przepraszam bardzo, pan Sandman. Ale dziwnie chodzi to coś. Dobra. O, ty plujesz, ty. Ale. Jakie dziadostwo. Dobra, i jedziemy dalej z koksem. Obiecaj, że nie wstaniesz. Go back to doctor. No i dobra, no to jak go back to doctor, to go back, tylko... Przydałoby się szybko uleczyć. Co my tu mamy? To będzie to. Znaczy, może tak. Najpierw zobaczmy. 4% życia po orzęciu. Dawaj mnie tu. Ja pierdzielę. Masakra. Ja myślałem, że... Myślałem, że wcale nie jest tak źle. On tylko mnie opluł. Masakra. Dobra. Lecimy na górę. Uff. Nie no, to nie było fajne. Naprawdę to nie było fajne. Dobra, nawet się nie rozglądam lewo, prawo, czy coś tu się pojawiło, lecę. Taki mam plan. A plan jest dobry. No i zobaczmy teraz, co nam powie doktorek. I'm out here. Now let me in. Oh my, Mr. Walker, welcome back. You have indeed proven yourself reliable. I must admit, I couldn't have done it better myself. Listen, man, I almost died covering up the shit you people have got hidden in here. The shit you're a part of, Doc. I thought your job was to save lives, not destroy them. Do not presume to lecture me, Mr. Walker. I will not be scolded by the likes of you at a time like this. It boils down to business, money, and power. All of which the company has more of than you can begin to fathom. But I'm still useful to them. They'll come for me eventually. They'll come for me because I too am reliable. Mm-hmm. And that is exactly why you and I have one last task. Czyli jesteś godny zaufania, tak? Fool me once, shame on you. Fool me twice. Co mnie to obchodzi? Otwieraj te drzwi. I can't get fooled again. I'm done. Just shut it and listen. An acquaintance of mine, Dr. Kimball, went missing and out of radio contact while carrying out an important job. He did, however, re-establish the signal just a few minutes ago. From what little I gathered, we've only got a few minutes to save his life. Mm-hmm. And who better than reliable you to rush to his aid, hmm? No dobra, czyli mamy jakiegoś dziada uratować, tak? Na to by wyglądało w tym momencie. Let me reassure you, Mr. Walker, that I am a man of my word. Oh, fucking hell. All right. But that's it.
If you don't open the door next time, I'm gonna find a way in there, and you ain't gonna like it. That won't be necessary, Mr. Walker. Dr. Kimball seems to have locked himself in the east wing of the facility. Czyli we wschodnim skrzydle musimy go znaleźć, dobrze. No dobra. Dobra. Aha, tu jest jakiś klucz. No super. Super, moi mili. Mamy klucz. Do czegokolwiek by on tu był. Wcześniej go nie było. Dziwne. No ale spoko. Dobra, moi mili, tak więc w tym momencie zakończymy ten oto odcinek. Jak widać, jeszcze nie zakończymy zabawy ze szpitalem, ale na uratowanie kolejnego doktorka zapraszam was już jutro, moi mili. O której godzinie nie wiem dokładnie, ale wszystko będziecie o wszystkim informowani na Instagramie, na którego was bardzo serdecznie zapraszam, jak i również na stronę na Facebooku Satanus Gaming. Wszystkich chętnych do zostania moim patronem zapraszam na stronę Patronite. Linki do wszystkich stron znajdziecie w opisie filmu, moi mili. A teraz ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!